Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Zdanie Kulinarnie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję, jak w szybki sposób przygotować coś słodkiego, słodką przekąskę, tak zwane kokosanki lub kostkę kokosową. Do przygotowania niezbędne są następujące składniki. Cukier puder, margaryna, mąka wymieszana z proszkiem do pieczenia, mleko, miód oraz jedno jajko. Do wysokiej miski przekładamy margarynę, którą łączymy z cukrem pudrem. Do tych składników dodajemy jajko, mąkę, mleko oraz miód. I ponownie ze sobą łączymy. Połączone ze sobą składniki przekładamy do blaszki. Przygotowałam wcześniej foremkę wyłożoną papierem do pieczenia. Tak przygotowane ciasto wkładamy do nagrzanego do 170 stopni piekarnika i pieczemy około 20-25 minut do tak zwanego suchego patyczka. Gdy nasze ciasto się będzie piekło, w tym czasie przygotujemy polewę, w której obtoczymy naszą kostkę. Do przygotowania polewy potrzebne będą margaryna, mleko, cukier oraz kakao. Margarynę, mleko i cukier rozgrzewamy, dodajemy kakao i gotujemy 5 minut. Coraz lepiej. Mamy upieczone ciasto. Następnie kroimy je na kostkę. Tak pokrojone ciasto w kosteczkę maczamy w naszej polewie. A następnie obtaczamy w wiórkach kokosowych. I powstała nam pierwsza kokosanka. Powstały 4 kokosanki. Kolejne zapraszam do wspólnej zabawy i pokazania, pochwalenia się swoim przygotowaniem. Dziękuję i zapraszam do kolejnego spotkania.